Tak, bardzo dziękuję za przedstawienie mnie i przedstawienie tematu naszego wystąpienia, które wraz ze współpracownikami Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy. I tak słowem wstępu chciałabym powiedzieć coś na temat transformacji właśnie samego systemu edukacji. Co dobrze wiemy na przełomie, co dobrze obserwowaliśmy na przełomie XX wieku, zaszły zmiany, znaczne zmiany zachodzące w procesie edukacji, dopiero jednak na przestrzeni ostatnich lat, a także w obliczu wydarzeń minionych miesięcy nastąpiła prawdziwa ewolucja systemu nauczania i gwałtowny proces transformacji cyfrowej w nauce wymaga od odbiorców nieustannego poznawania i posługiwania się nowoczesnym zestawem narzędzi informacyjnych, jednocześnie rozwój technologii cyfrowych, informatycznych oraz telekomunikacyjnych znacząco ułatwia dostęp do źródeł wiedzy. Zastosowanie alternatywnych, technologicznie zaawansowanych metod nauczania pozwala przekształcić tą tradycyjną edukację w proces niewymagający fizycznej przestrzeni do nauki, a tak naprawdę jedynie dostępu do komputera wraz z podłączeniem do internetu, a to daje możliwość dotarcia do szerszego grona odbiorców, jednocześnie obniżając także koszty związane z potrzebnymi zasobami oraz ich eksploatacją, co tak naprawdę jest bardzo istotnym aspektem. My jako Gdański Uniwersytet Medyczny jesteśmy wiodącym ośrodkiem akademickim wśród krajowych uczelni medycznych. GUMED charakteryzuje się wysokim potencjałem naukowym i rozwojowym, na które składają się doświadczenie, renomowane zespoły badawcze, rosnąca liczba prestiżowych publikacji oraz grantów, jak również szeroki zakres i jakość prowadzonych badań naukowych, a my jako jednostka w strukturach uczelni, Zakład Medyczny Diagnostyki Laboratoryjnej, kierujemy swoim rozwojem, kładąc duży nacisk na technologię obrazowania właśnie w zastosowaniu naukowo-dydaktycznym, współpracując m.in. z Beckman Institute for Advanced Science and Technology Uniwersytetu Illinois, również uczestnicząc w krajowych projektach związanych z technologiami informacyjnymi oraz obrazowymi, budujemy cały czas na bieżąco nasze kompetencje w tej dziedzinie. I obecnie jesteśmy uczestnikami projektu Most Danych, który to jest multidyscyplinarny, otwarty system transferu wiedzy, etap drugi Open Research Data, który jest projektem, w którym uczestniczą trzy największe uczelnie wyższe w województwie pomorskim, czyli nasz lider Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański oraz my, Gdański Uniwersytet Medyczny. I celem tego projektu jest zwiększenie dostępności do zasobów naukowych w systemie otwartych danych badawczych i w myśl owej misji została zaprojektowana oraz wybudowana cyfrowa platforma przeznaczona właśnie do gromadzenia, wyszukiwania i przetwarzania różnego rodzaju danych. Oczywiście cyfrowa platforma, która powstała na potrzeby Mostu Danych, nie jest jedynym dostępnym tego typu narzędziem. W internecie można znaleźć wiele takich stron poświęconych cyfrowym atlasom oraz mikroskopii wirtualnej. Powstały one w odpowiedzi na zmieniający się trend technologiczny wynikający ze zmian w systemie edukacji oraz przede wszystkim chyba wzrastających oczekiwań odbiorców. Poniżej wymieniłam tylko dosłownie kilka takich zarówno polskich, jak i zagranicznych repozytoriów obrazowych, ale jest ich naprawdę dużo, dużo więcej. I w sumie jeszcze wstępu chciałabym przedstawić kilka takich właśnie przykładowych repozytoriów obrazowych. Na tym slajdzie mają Państwo stronę internetową oraz wirtualny atlas, które są efektem pracy Uniwersytetu w Minnesocie, Minneapolis w Stanach Zjednoczonych. Ich tak zwany slidebox zawiera 275 obrazów preparatów histologicznych z podziałem tematycznych na tkanki, komórki oraz organy pogrupowane w układy. Dane układy są wstępnie opisane na stronie jakby poprzedzającej widok wirtualnego mikroskopu, z kolei szczegółowe opisy umieszczone są w widoku poszczególnego slajdu. Metadane
przedstawione, wyszczególniają jakby poszczególne warstwy i cechy charakterystyczne danej tkanki. The Human Protein Atlas powstał z kolei przy współpracy ośrodków naukowych, m.in. Karolinska Instytut oraz Uniwersytetu w Uppsali. Jest to strona internetowa poświęcona atlasowi komórek, tkanek prawidłowych, tkanek patologicznych. Zawiera także informacje o ekspresji wybranych białek w poszczególnych tkankach. Sam program został zainicjowany już w 2003 roku i od tego czasu jego kolekcja się wzbogaciła o 44 rodzaje prawidłowych tkanek, 51 typów komórek i 17 podstawowych typów nowotworów. Są też oczywiście metadane towarzyszące tym obrazom. Są to podstawowe opisy prawidłowych tkanek lub też w przypadku zmian nowotworowych jest podana ich ogólna charakterystyka, występowanie w populacji czy też podanie procedur diagnostycznych, które się stosuje rutynowo. Oznaczone także zostały markery, podstawowe markery stosowane w celach terapeutycznych. Przechodząc do polskich repozytoriów, mamy też tutaj interaktywny atlas histologiczny Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który zawiera kilkanaście kategorii różnych rodzajów tkanek i układów. Metadane dotyczą rodzaju tak naprawdę powiększenia, czyli obiektywu zastosowanego do uzyskania obrazu. Kolejnym repozytorium jest ten należący do Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Posiada on kolekcję obrazów tkanek i narządów prawidłowych, niestety bez towarzyszących metadanych. Z kolei Wielkopolskie Centrum Onkologiczne utworzyło wirtualny mikroskop prepartów histologicznych tkanek i narządów z zakresu patomorfologii już tak typowo. Obejmuje on zmiany nowotworowe oraz zmiany nienowotworowe i zebrane przypadki w zestawie metadanych oprócz rozpoznania histopatologicznego zawierają także opis kliniczny, wiek, płeć pacjenta czy rodzaj zastosowanego barwiania histologicznego czy też powiększenie, pod którym uzyskano obraz. I zasoby obrazowe Digital Brain Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie udostępniają zasoby też w systemie otwartych danych badawczych. Kolekcja dotyczy obrazów związanych z różnymi obszarami mózgu. Są to zarówno zdjęcia cyfrowe całych przekrojów narządu, zdjęcia bloczków parafinowych oraz zdigitalizowane preparaty histologiczne. Całe repozytorium zawiera około 33 tysięcy obrazów, a dane opisowe dotyczą wieku, płci pacjenta, rozpoznania klinicznego i rozpoznania neuropatologicznego. I tak podsumując, wszystkie dostępne repozytoria obrazowe różnią się od siebie naprawdę w znacznym stopniu. Mają zarówno charakter atlasów histologicznych lub też wirtualnych mikroskopów, albo jedno i drugie. Mają wąską lub szeroką specjalizację prezentowanych zbiorów, które zawierają tkanki prawidłowe, tkanki patologiczne lub jedne i drugie, różnią się sposobem wyświetlania obrazów i różnym zakresem tak naprawdę danych opisowych. A co jest w założeniach projektowych dla nas, dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego? Myśmy się podjęli utworzenie bazy otwartych danych obrazowych pod nazwą Cyfrowego Atlasu Tkanek i Komórek i na potrzeby budowania repozytorium przygotowano bogaty i rozmaicony zbiór cyfrowych obrazów preparatów histologicznych i cytologicznych wraz z opisanymi danymi klinicznymi. I jest to zbiór 20 tysięcy zdigitalizowanych preparatów i tkanek i komórek ludzkich o łącznej wielkości docelowo 120 terabajtów danych, które zawierają jednostki chorobowe zawarte w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10 oraz Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób dla Onkologii ICD-O, najnowsza wersja słownika 3.2 oraz prawidłowe struktury. Trzeba jednak też sobie uświadomić, że tworzenie takiego repozytorium otwartych danych obrazowych jest tak naprawdę złożonym i wielopoziomowym procesem, który zawiera wiele etapów.
oraz wymaga pracy specjalistów z różnych dziedzin medycznych, biologicznych oraz technologii informacyjnych. U podstaw tego procesu tak naprawdę jest pozyskanie samego materiału tkankowego przeznaczonego później do digitalizacji, który podlega różnym procesom histologicznym w naszych laboratoriach, aby następnie, gdy już mamy gotowy preparat, zapisać jego cyfrową formę, którą przesyłamy do naszego partnera projektowego i dopiero tam po akceptacji zostaje on zaprezentowany w formie repozytorium. Jak wspomniałam, podstawą wszystkich digitalizowanych obrazów są tkanki ludzkie pozyskiwane z różnych dostępnych źródeł i dzięki naszej współpracy z podmiotami leczniczymi zapewnione zostały zasoby tkankowe niezbędne właśnie w procesie tworzenia repozytorium danych obrazowych. Współpracujemy z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, Wielkopolskim Centrum Onkologicznym w Poznaniu oraz Szpitalem Wojewódzkim w Gdańsku. I począwszy od sali operacyjnej, jest to jakby jedna z metod pozyskiwania materiału tkankowego wypracowana właśnie na zasadzie współpracy z UCK w Gdańsku. Chirurg UCK pobiera wycinki tkankowe, które zostają utrwalone przez w trakcie zabiegu operacyjnego są pobrane, a następnie utrwalone poprzez mrożenie niskotemperaturowe w ciekłym azocie lub z wykorzystaniem zbuforowanej formaliny jako też uniwersalnego utrwalacza histologicznego. Następnie w taki sposób pobrane tkanki zostają właśnie przekazane do nas, do Zakładu Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej, gdzie specjaliści w dziedzinie histologii podejmują się kolejnych etapów związanych z pracą nad tkanką. Innym źródłem materiału tkankowego przeznaczonego do digitalizacji są współpracujące z nami zakłady patomorfologii wcześniej już wymienionych Szpitala Wojewódzkiego w Gdańsku oraz Wielkopolskiego Centrum Onkologicznego w Poznaniu i to daje nam z kolei możliwość dostępu do poliagnostycznego materiału tkankowego w postaci czy to archiwalnych bloczków parafinowych, wycinków tkankowych utrwalonych również w formalnie, a także już samych gotowych preparatów histologicznych. I chciałabym właśnie też pokrótce opowiedzieć o całym procesie technologicznym przetwarzania pozyskiwanych tkanek aż do momentu uzyskania gotowego preparatu histologicznego. Wspomniałam już o utrwalaniu takiej tkanki, która jak do nas trafia, już utrwalona, zostaje jakby podzielona na poszczególne sekcje i zamknięta w kasetkach histologicznych i w takiej formie wstępnie opisany i zabezpieczony materiał tkankowy poddaje się kolejnym procesom. I w laboratorium dalej w pierwszej kolejności tkankę procesuje się, odwadniając ją i przepajając ciekłą parafiną. Następnie z tej tkanki przeprocesowanej zatapia się je w tak zwane bloczki parafinowe, czyli układa się tę tkankę w foremkach i zatapia ciekłą parafiną i pozostawia do zastygnięcia na płycie chłodzącej moduł zatapiarki i w efekcie kowcowy powstaje tak zwany bloczek parafinowy w formie stałej. Tkanka w takiej formie może być przechowywana przez dziesiątki lat, a nam służy do wykonywania właśnie preparatów histologicznych. Więc gdy mamy już bloczki parafinowe, skrawa się je na urządzeniu zwanym mikrotom, na plasterki, na bardzo cienkie plasterki, ponieważ mają one grubość od 3 do 5 mikrometrów maksymalnie. Skrojone fragmenty układa się na wodzie, żeby móc jeszcze troszeczkę nad tą tkanką popracować i dopiero wtedy nakłada na szkiełko podstawowe, w efekcie czego mamy niewybarwiony preparat histologiczny, który na tym etapie jeszcze nie nadaje się do digitalizacji. I żeby uzyskać efekt wizualnie atrakcyjny preparaty, wybarwia się jedną z wielu technik histologicznych przy użyciu nowoczesnych urządzeń będących na wyposażeniu zakładu. Wykonujemy tutaj barwienia techniką podstawową, czyli hematoksyna i eozyna, barwienia immunohistochemiczne oraz immunofluorescencyjne. I jest to tak naprawdę ostatni etap laboratoryjny,
wykonywany w trakcie procesu tworzenia bazy danych obrazowych. Efekt końcowy pracy w laboratorium jest atrakcyjny wizualnie, preparat histologiczny, który zostanie zdigitalizowany. Do tego celu wykorzystuje się skanery histologiczne, będące urządzeniami przeznaczonymi właśnie do rejestrowania cyfrowej wersji preparatów histologicznych. Ich działanie, zasada działania opiera się na połączeniu funkcji zarówno mikroskopu optycznego, jak i kamery cyfrowej. Takie kamery posiadają zdolność do rejestracji powierzchni całego szkiełka mikroskopowego z wykorzystaniem obiektywów powiększających, najczęściej są to obiektywy 20- i 40-krotnie powiększające, oraz funkcją autofokus, która umożliwia automatyczne ustawienie ostrości dla każdego skanowanego elementu. W pracowni digitalizacji Zakładu Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej posiadamy dwa skanery histologiczne. Pierwszy z nich to jest Panoramic 253 Flash z węgierskiej firmy 3D Histek. Drugi z nich jest to Olympus VS200. One zasadniczo mają wiele wspólnych mianowników, m.in. tryb pracy manualny oraz automatyczny, skanowanie w polu jasnym czy fluorescencji. Różnią się zasadniczo tylko pojemnością. Olympus posiada, może zeskanować w jednym ciągu około 210 preparatów histologicznych standardowej wielkości lub połowę tego preparatów podwójnych. 3D Histek, panorama 3D Histeka, 250 na pojemność 250 preparatów i obiektyw 20- i 40-krotny, podczas gdy Olympus posiada troszeczkę więcej tych obiektywów oraz możliwość zastosowania imersji wodnej oraz olejowej. Natywnymi formatami, czyli plikami, które uzyskujemy po zeskanowaniu preparatu histologicznego, w przypadku Panoramika jest to MRXS, a Olympusa VSI z możliwością oczywiście zapisu lub konwersji do plików JPEG, TIFF, OMR czy DICOM. Gdy mamy już przygotowane sety preparatów histologicznych do digitalizacji, w pierwszej kolejności muszą one jednak zostać zarejestrowane w naszym lokalnym systemie informatycznym, który w zakładzie stanowi wyjściową bazę danych dotyczących obrazów. Wprowadzamy do niej podstawowe dane opisujące preparaty, te podstawowe metadane. Po zeskanowaniu preparatu baza danych zawiera podgląd uzyskanego obrazu. Gdybyśmy chcieli zweryfikować zdigitalizowaną wersję preparatu histologicznego wraz z jego pozycją w rejestrze, służy nam także do generowania później pliku tekstowego zawierającego same metadane, które będziemy przesyłać do repozytorium danych obrazowych. Gdy już mamy ten etap za sobą, to zwyczajnie skanujemy preparaty histologiczne z użyciem jednego z naszych dwóch skanerów, a uzyskane pliki w formacie właśnie albo VSI, albo MRXS różnią się od siebie wielkością w zależności od tego, jaką techniką zostały one zeskanowane, jakich ustawień wybraliśmy do zeskanowania preparatu. Tutaj jakby czynnikami są ilość warstw dobranych do zeskanowania, głębia ostrości czy obiektyw zastosowany. I im bardziej zaawansowane są te ustawienia, które wybieramy do skanowania preparatów, tym więcej gigabajtów ma plik wyjściowy i te wielkości oscylują od 1 do nawet 30 gigabajtów, czyli to są naprawdę duże, potężne już pliki. I obrazy uzyskane na tym formacie MRXS-u VSI następnie są konwertowane do plików DICOM i warto by było w tym momencie wspomnieć co nieco na temat tego formatu. Z języka angielskiego jest to skrót of Digital Imaging and Communication in Medicine. Jest to tak naprawdę norma stosowana na potrzeby ujednolicenia oraz wymiany danych medycznych powiązanych z obrazami. Jest to format plików powszechnie stosowany w medycynie, wszędzie tam, gdzie wykonuje się badania obrazowe oparte o technologię pozyskiwania wysokiej rozdzielczości obrazów. Mówimy tu o badaniach jak tomografia komputerowa, czy obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego. I tutaj też taka informacja dosyć istotna, że
żeby przeglądać te pliki DICOM, trzeba posługiwać się specjalną przeglądarką do tego celu dedykowaną. My konwertujemy pliki natywne do formatów DICOM przy użyciu narzędzi dostarczonych przez firmę 3D Histek. I istotna informacja też jest taka, że obrazy wyjściowe mają podobny rozmiar jak pliki w natywnym formacie i nie tracą zasadniczo na jakości w trakcie procesu konwersji. Także do celów projektowych stworzyliśmy rozbudowany system metadanych pogrupowanych w 4 kategorie, rozróżniając podawane informacje na te o charakterze merytorycznym oraz czysto technicznym. Są to dane opisujące w każdym aspekcie obrazy, które deponujemy w repozytorium danych obrazowych. Jedną z kategorii jest nazwany przez nas tak zwany pacjent, gdzie podajemy ID pacjenta nadawany u nas w Zakładzie Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej, zanonimizowany numer dla każdego preparatu. Podajemy wiek, płeć oraz opis kliniczny. W kategorii rozpoznania jest podawany kod klasyfikacji ICD albo ICD-10 plus wynik rozpoznania histopatologicznego. Dane dotyczące próbki odnoszą się do rodzaju materiału tkankowego, który został pobrany od pacjenta, jego sposobu pobrania, czyli na przykład to może być badanie, pobranie w trakcie badań, w trakcie operacji, zabiegu operacyjnego, biopsja lub rozmarsz lub też zupełnie kilka innych jest możliwości. Posiada proszę także... Pan, prosiłbym już o zmierzanie do podsumowania. Dobrze, okej. Okay. W takim razie stworzyliśmy 4 kategorie, które opisują w każdy możliwy sposób zebrane przez nas kolekcje. W następnej kolejności wyselekcjonowane preparaty, które zdigitalizowaliśmy oraz zarejestrowaliśmy w naszym lokalnym systemie informatycznym, wysyłamy do CA Task za pomocą wysokoprzepustowego bezpośredniego połączenia światłowodowego, gdzie zostają zdeponowane na serwerach obiektowych baz danych. I tutaj niezbędne jest generowanie pliku po naszej stronie, który za pomocą terminalu tekstowego jest uruchamiany program pozwalający na zapakowanie i przesłanie danego obrazu właśnie z całym setem metadanych do CA Task. Każde zdjęcie też musi przejść wstępną weryfikację, żeby zostało zaakceptowane i przedstawione w repozytorium. Jeszcze tylko tak słowem, że obrazy, które przeszły w tą wstępną weryfikację wraz z podstawową ilością metadanych, które wysłaliśmy, są widoczne tymczasowo w poczekalni wirtualnego mikroskopu, gdzie muszą zostać dodatkowo opisane informacjami klinicznymi przez naszych specjalistów, patomorfologów i dopiero tak naprawdę po zatwierdzeniu tych wszystkich obrazów i danych przez patomorfologa obraz wraz z metadanymi zostaje upubliczniony dla odbiorców już docelowych aplikacji wirtualnego mikroskopu, a grupą docelową aplikacji są właśnie studenci kierunków biologiczno-medycznych, medycyny, rezydenci, patomorfolodzy, lecz także oczywiście nauczyciele akademiccy mogący korzystać z narzędzia w procesie dydaktycznym. I wytworzona przez CITES aplikacja wirtualna mikroskop pozwala użytkownikom na oglądanie dużych obrazów przez powszechnie dostępne przeglądarki internetowe zainstalowane dosłownie na dowolnym urządzeniu. Zapewniając otwarty dostęp, aplikacja wirtualny mikroskop zapewniając otwarty dostęp oferuje bezpłatną możliwość przeglądania wysokości obrazów wraz z unikalnymi danymi klinicznymi. Jest dostępna także została przygotowana w dwóch językach, w wersji polsko- i angielskojęzycznej, anglojęzycznej i oferuje 2 sposoby przeglądania. Po pierwsze jest to graficzna wizualizacja ludzkiego organizmu, pozwalająca na grupowanie danych do wyświetlania. Główne grupy topograficzne podzielone są układami, a te na podkategorie, szczególnie na ważniejszych organizmów tkanek. Alternatywą metodą przeglądania kolekcji jest forma listy przesuwanej z opcjami filtrowania, dającą możliwość wyszukania obrazów, zawężając pole wyników do kategorii, które nas interesują.
Wirtualny mikroskop umożliwia też interaktywne przeglądanie obrazów, zawierając okno nawigacyjne, pozwalając na płynnie poruszać się po całej powierzchni preparatu cyfrowego. Zawiera także skalę pomiększenia oraz w lewym rogu miniaturem listy rozwijanej, zawierające metadane, o których już wspomniałam, czyli dane dotyczące pacjenta i próbki. Zarówno te merytoryczne, jak i dane dotyczące technologii pozyskania obrazu. I tak reasumując, wirtualny mikroskop powstał przy współpracy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z Politechniką Gdańską i CITASK, tworzy lokalne rozwiązania o zasięgu ogólnokrajowym i międzynarodowym, też ze względu właśnie na dwujęzyczność. Nasze obrazy są o bardzo wysokiej rozdzielczości. Sama kolekcja obrazów jest bardzo obszerna, zawierając tkanki zarówno patologiczne, jak i tkanki prawidłowe. Szczegółowy opisach już mówiłam, o interfejsie również. I przeglądanie przy użyciu jest możliwe przy użyciu powszechnie dostępnych przeglądarek i tutaj warto podkreślić, bez konieczności instalowania przeglądarek dedykowanych do formatu DICOM, czyli w jakiej są generowane pliki. Każdy użytkownik może korzystać z aplikacji na dowolnym urządzeniu, czy to jest telefon komórkowy, tablet, laptop. I jeszcze tylko tak słowem podsumowania, główną ideą przyświecającą twórcom zbudowanych narzędzi informatycznych i cyfrowych repozytoriów danych obrazowych, w tym nas samych, jest wykorzystanie ich w procesach edukacyjnych opartych o metody też kształcenia na odległość, co zresztą w ostatnich czasach jest bardzo popularne. Szerokie wykorzystanie interaktywnego atlasu cyfrowego tkanek i komórek oraz samego narzędzia aplikacji wirtualnego mikroskopu umożliwi modyfikację procesu nauczania dostosowanego do współczesnych wymogów społeczeństwa i bogata kolekcja obrazów z metadanymi jest w stanie poszerzyć kompetencje nauczycieli w zakresie cyfrowej edukacji różnych przedmiotów i daje też możliwości w aspekcie samokształcenia czy podnoszenia kompetencji zawodowych. Dziękuję Państwu uprzejmie za uwagę. Bardzo dziękuję za prezentację i za takie zwięzłe i szybkie przedstawienie najważniejszych zagadnień. Chcemy, żeby była jakakolwiek przerwa, żeby uczestnicy konferencji nie padli nawet tutaj z głodu, więc mamy czas na jedno króciutkie pytanie, a resztę prosiłbym, gdyby Pani mogła ewentualnie odpowiedzieć na te pytania pozostałe na czacie. Widzę, że tu już niektóre odpowiedzi padły, więc to jedno pytanie. Który etap w tworzeniu Państwa pracy, Państwa bazy jest najtrudniejszy? Myślę, że tutaj to zależy pytanie od specjalisty, który by na nie odpowiadał, bo w zależności od osoby, pracownika zajmującego się daną dziedziną, chyba każdy odpowiedziałby, że jego etap jest najtrudniejszy. Charakterystyka poszczególnych etapów jest naprawdę bardzo szeroka i bardzo różna i myślę, że każdy z tych etapów jest równie wymagający. Dziękuję bardzo za odpowiedź.